Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Łączna z Pasja.pl. Razem z nami Piotr Mamo, dziennikarz portalu RingPolska.pl. Dzień dobry. Piotr, zaprosiłem Cię tutaj, bo chciałem z Tobą porozmawiać o tym, co działo się w ostatnich 12 miesiącach w boksie zawodowym w Polsce i na świecie. Ostatnio przeczytałem taką opinię i też zgłębiłem troszeczkę ten wątek w jednym artykułu, że idą lata suche, idą lata gorsze, jeżeli chodzi o boks, że tych pięściarzy, którzy są taką wartością dodaną dla całej dyscypliny, którzy przyciągają na trybuny i przed telewizory, jest coraz mniej. Ja mam wrażenie, że 2017 rok był dla boksu udany, przynajmniej ze strony marketingowej, takiej sportowej, dużo było emocji, dużo było fajnych pojedynków. Zacznijmy może od tego, co się działo za granicami naszego kraju, potem przejdziemy do naszego lokalnego, tutaj krajowego podwórka. Jak Ty ocenisz, to był dobry rok, to był zły rok, patrząc na emocje, które działy się chociażby w poprzednia największa walka, czyli Rigondeau-Łomaczenko. To jest takie zwieńczenie tego wszystkiego, co się działo w 2017 roku i tych emocji było naprawdę sporo. Tak, to był generalnie dobry rok dla zawodowego boksu. Od kilku lat ja słyszę takie opinie, że boks umiera, boks już nie żyje, że MMA kompletnie zdominowało ten rynek sportów walki. No to wciąż nie jest do końca tak, bo jak patrzymy sobie na wyniki finansowe, no to w tym roku boks zdecydowanie zdominował MMA. Duży w tym wkład miał Conor McGregor, czyli największy gwiazdor UFC, który spróbował swoich sił w boksie. No i stworzył to widowisko, które wygenerowało setki milionów dolarów przychodu z Floydem Mayweatherem juniorem, ale chyba postacią numer jeden moim zdaniem w światowym boksie jest już na dzisiaj Anthony Joshua. Mistrz świata wagi ciężkiej, ta walka z Władimirem Kliczko, to myślę, że będzie coś, co będzie wspominane latami, to raz, a dwa, to jest już nie tylko chyba największa sportowa gwiazda na Wyspach Brytyjskich, ale jedna z największych sportowych gwiazd, myślę, że w ogóle globalnie i to był taki przede wszystkim impuls gdzieś, który tą całą dyscyplinę pociągnął. Widać, że teraz on z kim by nie walczył, bo kim był Kubrat Pulev, czy kim jest Carlos Takam, nie są to jakieś niesamowite nazwiska, a mimo to w kilkanaście minut potrafią się wyprzedać stadiony blisko 100-tysięczne, więc przede wszystkim Anthony Joshua, a przede wszystkim Floyd Mayweather Jr., który wrócił na pożegnalną walkę, dał show, powiedzmy, że nie był to na pewno Floyd z najlepszych lat, ale mimo wszystko fajnie się go oglądało. No i poza tym, Wasyl Łomaczenko, który no prawdopodobnie już niedługo będzie niekwestionowanie uznawany za najlepszego pięściarza świata bez podziału na kategorie wagowe. Jest Terence Crawford, który też jest trochę jeszcze lekko niedoceniany. Pewnie nie ma takiego nazwiska jak odchodzący na emeryturę Mayweather, ale też na pewno będzie jednym z tych pięściarzy, o których będziemy dyskutować. Był rewanż Andre Warda z Sergiejem Kowaliowym, było na pewno mnóstwo innych fajnych walk, o których teraz zapomniałem, ale to na pewno nie był nudny rok w boksie, to był rok bardzo intensywny, ale też rok ciekawy z tego względu, że to był chyba, z tego co wiem, ostatni rok wszystkich kontraktów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych po stronie Ala Heymona w ramach tego projektu Premier Boxing Champions. To były wszystko projekty trzyletnie, które startowały w marcu 3 lata temu. W marcu 2018 one się wszystkie skończą. I jestem ciekawy, jaka będzie ta przyszłość, ile z tych dużych amerykańskich telewizji, które ten boks pokazywały, będzie to kontynuowało. W ogóle w samym USA te przetasowania na linii ESPN, HBO, to też było samo w sobie ciekawe. Dużo się dzieje, boks daleki jest od swojej śmierci na razie. Ja mam takie wrażenie, że miałem takie wrażenie na początku 2017 roku, kiedy powiedziało się o tym, że Joshua zmierzy się właśnie z Władimirem Kliczko, że Amerykanie by chcieli, żeby to może nawet Kliczko wygrał ten pojedynek, bo jemu do Stanów Zjednoczonych byłoby troszeczkę bliżej na co dzień walczyć niż dla Joshuły, który swoje pojedynki toczy na Wyspach Brytyjskich. I postawiłem taką tezę kiedyś, że jeżeli to Joshua wygra, to ta kolebka przejdzie do Wielkiej Brytanii, że oni się dużo szybciej rozwijają, a ten amerykański rynek przez to, że ma mniej tych pięściarzy niż w przeszłości, Mayweather wrócił, ale to nie było takie pewne, czyli taka osoba, która najbardziej budziła zainteresowanie wszystkich osób, że ten wyścig będzie troszeczkę się odwracał, że teraz to Wielka Brytania będzie miała wszystkie karty na ręku i ona będzie mogła tak jakby dyktować warunki w tych pojedynkach największych. Zanim odpowiem, jeszcze nie wspomnieliśmy o walce Canelo-Golovkin. To było przecież wielkie wydarzenie. Moim zdaniem czysta wygrana Canelo w rewanżu jeszcze bardziej zdecydowaną wygraną. Ale zgodzę się z tym, że teraz gdzieś Wielka Brytania wyszła na pozycję lidera w tym boksie światowym. Eddie Hearn,
ta rewolucja, którą on przeprowadził na Wyspach Brytyjskich, to jest coś niesamowitego. On naprawdę znakomicie potrafi organizować te eventy. Teraz zaczyna to robić też w Stanach Zjednoczonych. On liczy na to, że niedługo już antena telewizji HBO będzie należała wyłącznie do niego, tak jak jest to po stronie Sky Sports na Wyspach Brytyjskich. No i faktycznie coś w tym jest. Gdzieś kilka jego tych bohaterów zostało strąconych, tak? Kilku bohaterów zostało strąconych. Kell Brook przegrał Krolla, kilku zawodników potknęła się noga, ale mimo to widać, że gdzieś wyrobiła się taka kultura chodzenia na boks na Wyspach Brytyjskich. Gdzieś ten Eddie Hearn stał się trochę takim symbolem jakości, trochę takim znaczkiem jakości jak u nas KSW, że no gdzieś chodzi się na te gale ufając, że człowiek nie będzie rozczarowany. No i widać, że to procentuje, że Eddie Hearn naprawdę uczciwie podchodzi do kibiców. Zresztą wystarczy posłuchać kilku jego wywiadów, jak on otwarcie o wszystkim mówi. Skutkuje tym, że naprawdę ten rynek w Wielkiej Brytanii wygląda w tym momencie znakomicie. Jest tam wielu pięściarzy, którzy nawet nie są mistrzami świata, a potrafią wypełniać hale. No to jest coś, na co patrzymy z zazdrością, no, co chcielibyśmy przenieść na polskie warunki. Nie wiem, czy to jest możliwe, na pewno to nie jest do zrobienia w kilka miesięcy, bo pamiętajmy, jak Eddie Hearn zaczynał. On robił walkę wieczoru Kell Brook Rafał Jackiewicz, czy Kell Brook Krzysztof Bieniaz. To też nie były jakieś wielkie hity. Dla nas Polaków to były walki interesujące, ale dla kogoś w Stanach Zjednoczonych to była jakaś tam sobie walka, która się odbyła. I stopniowo coraz lepiej dobierał te fight cardy i doszedł do takiego poziomu, że moim zdaniem w tym momencie jest promotorem numerem jeden. A jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to paradoksalnie jak sobie patrzę na wszystkich tych promotorów, to wydaje mi się, że dzisiaj taki najświeższy umysł, najbardziej młodzieżowy, ma ten najstarszy z nich, czyli Bob Arum, który absolutnie nie boi się żadnego ryzyka, nie bawi się w żadne kalkulacje, zestawia te walki naprawdę bardzo ciekawie i gdzieś przyjemnie się patrzy, jak ten starszy pan cały czas z entuzjazmem w boks inwestuje. Powiedz, czy pojedynki braterskie, tak jak Tony Bellew, David Hay, w Wielkiej Brytanii, to jest taki etap, który ma pomóc ich rodzimej szemierce na pięści w tym, żeby oni się jeszcze bardziej rozwijali, bo pojedynek, który generuje na Wyspach Brytyjskich ogromne emocje. Rewanż niestety nie odbył się, ale ta pierwsza walka generowała spore emocje i mimo wszystko spore zaskoczenie. Przed walką było dużo negatywnych emocji, był ten popularny trash talking, była dyskusja, było napięcie na ważeniu, konferencjach prasowych. Oni w ten sposób chcą wypłynąć jeszcze na szersze wody, bo kiedyś patrzyliśmy, nie wiem, pojedynki słowne Mike'a Tysona, Lennoxa Lewisa i to były takie, to zbudowało amerykański boks w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wielka Brytania idzie tą drogą? Czy niesłusznie idzie tą drogą, biorąc pod uwagę, że jeden z pięściarzy będzie do tyłu przez to, że będzie te pojedynki przegrywał, a tak dwóch równolegle mogłoby przyciągać publiczność na swoje gale? No, my tak możemy patrzeć trochę z polskiej perspektywy. W Wielkiej Brytanii jednak ten rynek jest zupełnie inny. Ta ilość zawodowych pięściarzy to jest w ogóle skala nieporównywalna. I tam na pewno nie ma takiego myślenia. Tam raczej już słyszę, że na przykład Lawrence Okoli i Isaac Chamberlain mają stoczyć walkę. To są prospekci w kategorii junior ciężkiej. Obaj mają chyba po kilka pojedynków. Już Eddie Hearn słyszałem teraz, że planuje zrobić ich walkę na początku roku. Tam jest zupełnie inny rynek. Wzorując się na nim, do niczego nie dojdziemy, jeśli chodzi o takie wzajemne szybkie weryfikacje, bo na polskim rynku to raczej się nie sprawdzi. Tak? My powinniśmy chyba trochę inaczej do tego podchodzić, ale moim zdaniem w Wielkiej Brytanii ludzie kochają te pojedynki wewnątrzbrytyjskie, gdzie miasto rywalizuje z miastem, Manchester z Liverpoolem, Liverpool z Londynem i gdzieś takie wewnętrzne rywalizacje są toczone, czy nawet takie wewnętrzne derby Londynu. Też jest coś bardzo ciekawego. Hay kontra Bellew to jest Liverpool kontra Londyn, ale tak naprawdę to jest dwóch charyzmatycznych pięściarzy, którzy faktycznie samą konferencją prasową myślę, że sprzedaliby kilka tysięcy biletów, bo ich potyczki słowne były interesujące. I Wielka Brytania na pewno będzie iść w tym kierunku, żeby najpierw tych pięściarzy budować, a potem bardzo chętnie konfrontować ich ze sobą, nawet kosztem tytułów światowych, bo nie ma co się oszukiwać. I to też jest pierwsza zasada Eddiego Hearna, który teraz, jak powtarzam, jest takim liderem wśród promotorów, że przede wszystkim każda walka, każda gala musi mieć sens finansowy. Sportowo oczywiście też należy gdzieś nad tym wszystkim panować, ale finanse powinny być jakby na pierwszym miejscu. Powiedz proszę, bo pojedynek rewanżowy Andre Ward, Sergej Kowaliów, czyli sportowo absolutnie wyjątkowe starcie, tak się przynajmniej zapowiadało po tym pierwszym pojedynku, który miał miejsce w listopadzie 2016 roku, który odbywał się
też Stanów Zjednoczonych. Nie zainteresowało się tym zbyt wiele osób w Stanach Zjednoczonych. Tam pamiętam, były takie opinie, że tam się przydało 3/4 hali, a na koniec można było wejść za bardzo mało pieniędzy tak naprawdę na tą galę. A tu mówisz o pojedynkach Liverpool-Manchester. Sportowo pewnie troszeczkę półeczka niżej, jeżeli chodzi o status dwóch zawodników w obecnej formie, w jakiej są. Mówię tutaj głównie o Heju, a mimo wszystko to zainteresowanie dużo większe. Carlos Takam, który walczył z Antonem Joshuą, stadion w Cardiff bodajże, tak? Tam też było kilkadziesiąt, a nie kilka tysięcy ludzi. Znowu, Wielka Brytania troszeczkę wywróciła ten świat do góry nogami. Zgadza się. No generalnie Andrew Ward, Sergej Kowaliow to był trochę inny ciężar gatunkowy. Tam Kowaliow teoretycznie dużo mówił, ale Andrew Ward mu nie odpowiadał. Nie było tej chemii. Niby były złe emocje, ale nie bardzo to ludzi po prostu podniecało. Ward jest w ogóle specyficznym zawodnikiem. On przez całą karierę swoją bardziej oddawał mikrofon swojemu trenerowi, Virgilowi Hunterowi, niż sam cokolwiek mówił. Więc nie był nigdy takim zawodnikiem, który faktycznie tę Amerykę potrafił obudzić w środku nocy i postawić na nogi. W Wielkiej Brytanii robi się to trochę inaczej, ale mimo wszystko no też Ward, gdyby nie wiem, ta walka na przykład odbyła się w Oakland, bo z tego co kojarzę odbyła się w Las Vegas, ten pojedynek rewanżowy, to też pewnie inna by była atmosfera i inna frekwencja na trybunach. W ogóle z tego co kojarzę, to w tym rewanżowym pojedynku Ward stawiał takie sobie wynegocjował warunki, że Kowaliow zgodził się boksować za wpływy z pay-per-view, których tak naprawdę nie było, i jego garza jakoś tam gdzieś balansowała na granicy opłacalności, biorąc pod uwagę koszty przygotowań. No i tak czasami wyglądają te kulisy wielkiego boksu i też sztuka negocjacji w tym przypadku po stronie Andre Warda. Ja bardzo czekałem na pojedynek Julisa Indongo z Terencem Crawfordem. To było w wakacje 2017 roku, chwilę później starcie McGregor Mayweather, wypisaliście na ringpolska.pl i o tym, ale tak naprawdę marketingowo budowane te pojedynki są zupełnie inna historia, jednemu i drugiemu towarzyszy. To jest troszeczkę przykre, że taki, nie chcę powiedzieć freak fight, bo to dla największego pięściarza być może w historii Mayweathera byłaby wielka obraza, ale McGregor, który wchodził do ringu z rekordem 0-0 i on generuje tak wielkie zainteresowanie, że trzeci pięściarz w historii, który zdobył cztery wszystkie pasy, czyli Terence Crawford, był gdzieś tam na marginesie w tym zestawieniu i był rzadziej goglowany przez kibica boksu na świecie niż McGregor. Znaczy, z jednej strony tak, z drugiej powinniśmy, ja to mówiłem już przed samą walką, powinniśmy naprawdę doceniać każdy występ Mayweathera w ringu, bo tacy pięściarze rodzą się raz na kilkadziesiąt lat albo i rzadziej. I też nie ma co płakać, że walczył z Conorem McGregorem, bo to takie sobie widowisko wymyślono i gdzieś to było ciekawe i to tak naprawdę służyło promocji samej dyscypliny, bardziej w tym przypadku boksu niż MMA. Ale to prawda, też Crawford na swoje nazwisko jeszcze musi zapracować. To, że on ma cztery pasy w kategorii super lekkiej, to nie znaczy, że od razu wszyscy będą się przed nim kłaniać i pisać o nim na pierwszych stronach gazet. Może tam, gdzie pochodzi, to jest Omaha, to na pewno, tak? Ale w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy nawet w Europie, w innych krajach, to jeszcze na to trzeba zapracować. Floyd Mayweather Jr. też naprawdę długo czekał na to, żeby stać się taką postacią numer jeden. Dopiero gdzieś to pay-per-view chyba z Arturo Gattim sprawiło, że on naprawdę stał się taką mega gwiazdą i późniejsze kolejne pojedynki, tak? Z Oscarem De La Hoyą, z Abem Juda i później to już oczywiście ta machina sama się nakręcała, więc Crawford ma papiery, żeby zostać kimś takim, ale ile on stoczył walk? 32 chyba, to powiedzmy, że Mayweather przy takim stażu już był trochę dalej. No ale też był trochę chyba lepszy marketingowy. I był money. Tak, ale był lepszy marketingowo, pochodził z bokserskiej rodziny, był medalistą olimpijskim, czego akurat Crawford nie miał. A wiemy, jak w Stanach jednak ten medal olimpijski jest ceniony, tak? Tam jest naprawdę, jest to wartość bardzo mocno ceniona i jest to prestiż. Tam medalista olimpijski jest naprawdę kimś. Więc dajmy Crawfordowi czas. Ja wierzę w to, że on ma szansę stać się sportowo, nie wiem czy Mayweatherem, ale naprawdę kimś zbliżonym, bo talent jest wybitny.
Mayweather wychodził do ringu z 50 Centem, pokłócił się ze swoim ojcem, walczy z Ricky Hattonem, w którego narożniku właśnie był Floyd Mayweather senior. To są takie historie, które gdzieś tam budują historię zawodnika i budują emocje wśród wszystkich odbiorców. Tak, no a Crawford walczy z Indongo, który pochodzi z Namibii, który jest mało interesujący, który nie sprzedaje się dobrze w mediach, no i to też pamiętajmy, że do tanga trzeba dwojga. Tutaj mieliśmy Mayweathera i McGregora, tak? Tego człowieka, który znakomicie potrafił sprzedawać się przez ostatnie 15 lat w boksie i tego człowieka, który pewnie najlepiej w historii sprzedaje się w MMA, więc no, takie zestawienie zdominowałoby, myślę, że każdą walkę bokserską w historii, chociaż no nie wiem, Joshua Klitschko, no myślę, że mimo wszystko też oni nie chcieliby gdzieś mieć terminu walki w pobliżu pojedynku Mayweathera z McGregorem. Zobaczmy, że nawet Canelo z Golovkinem też chyba, z tego co kojarzę, nie rozpoczynali promocji tej walki, dopóki nie odbyła się walka Mayweathera. To było 3 tygodnie później przecież. Tak, oni czekali ze wszystkimi środkami w promocji, żeby po prostu tamto się odbyło, troszkę się uciszyło i oni dopiero ruszyli ze swoją machiną, więc no, to akurat było takie wydarzenie, z którym ciężko byłoby konkurować komukolwiek. Ja myślę, że nie tylko dzisiaj, ale 10, 20 czy 50 lat temu. Lepiej zaakceptował końcówkę 2017 roku Deontay Wilder, pokonując co prawda bardzo słabego Stiverna, ale była taka opinia, przeczytałem taką opinię na jednym z portali, że ten Joshua z Takamem pokazał się ze strony dobrej, ale jakieś ale się pojawiło po raz pierwszy od długiego czasu przy jego nazwisku, bo to pojedynku z Władimirem Klitschko było zawsze och, ach, ech, Joshua, a ten Takam przeciętny, co by nie powiedzieć w skali światowej, jeżeli chodzi o wagę ciężką, to obnażył jego jakieś małe bolączki, które ktoś lepszy może obnażyć zdecydowanie bardziej. No, teoretycznie tak. Ja bym powiedział, że Takam jednak jest troszkę wyżej w tej hierarchii wagi ciężkiej niż bycie przeciętnym, ale są tacy zawodnicy, z którymi jakby się nie boksowało, to ciężko wyglądać dobrze. Przekonał się o tym przede wszystkim Joseph Parker, jak boksował właśnie z tym Carlosem Takamem, kiedy wydawało się, że on kilka razy naprawdę balansuje na granicy nokautu, gdzieś wycieńczenia pod tym ciągłym pressingiem Kameruńczyka. Jak boksował Aleksander Powietkin z Carlosem Takamem, to naprawdę to był wyrównany pojedynek. Fakt, że Powietkin z nim poszedł na wojnę i w końcu gdzieś jego siła fizyczna przeważyła, to było no, trochę umiejętności, trochę techniki, trochę też szczęścia. Że tamtym lewym sierpowym wtedy Takama tak pięknie skosił. Ja bym nie powiedział, że ta walka obnażyła jakieś wielkie braki Joshua, bo on otwarcie mówi, że on jeszcze jest zawodnikiem, który po prostu się uczy. I sam powiedział, że jak on przyjmował walkę z Władimirem Klitschko, to wiedział, że sportowo nie jest na nią gotowy, ale gdzieś liczył, że te jego inne walory, tak, mentalne, ta jego fizyka, młodość, głód zwycięstwa pozwolą mu pokonać Władimira Klitschkę. No i okazało się, że faktycznie on potrafi się w ringu uczyć i gdzieś ta jego inteligencja wzięła górę. No i też prawdopodobnie ta strona psychiczna, o której on mówił, gdzie wiemy, że Klitschko miał takie historie w swojej karierze, że po prostu nie wytrzymywał, też to pozwoliło mu zwyciężyć. Wilder fajnie się pokazał ze Stevernem, to też prawda. Ja bym też tak nie deprecjonował tego Steverna. Ja pamiętam, jak przed pierwszą walką Wilder-Stevern, byłem jedną z niewielu osób, która mówiła, że Wilder go łatwo pokona. Większość osób mówiła, że Stevern wejdzie w niego, te chude nóżki wylądują na macie i nakryje się właśnie tymi swoimi stopami Deontay Wilder i tyle będzie z pięściarza z Alabamy. Się okazało, że było zupełnie inaczej, a teraz Wilder wygrał jeszcze w sposób bardziej przekonujący. Faktycznie no, ta forma Steverna, przynajmniej jego sylwetka, nie zachwycała, ale też nie odbierajmy zasług Wilderowi, że ta wygrana tak łatwo mu przyszła. A już wszystko to konkludując, to oczywiście cały świat czeka na walkę Deontaya Wildera z Anthonym Joshuą. Miejmy nadzieję, że latem, może pod koniec 2018 roku. Kto będzie właśnie faworytem? Faworytem bukmacherów pewnie Anton Joshua. Pytanie, jak będzie to wyglądało sportowo? Ja bym powiedział, jak ja bym sobie układał w ogóle hierarchię wagi ciężkiej przy zdrowych i w pełni formy Furym, Joshule i Wilderze, to bym powiedział, że numerem 1 jest Tyson Fury, numerem 2 bym powiedział, że jest dla mnie dzisiaj Deontay Wilder, a numerem 3 Anthony Joshua. I jeśli ich pojedynki bezpośrednie dochodziłyby do skutku, to właśnie tak bym typował, że Fury gdzieś obu by pokonał. Moim zdaniem nie byłbym pewny, czy Wilder wygra z Joshua, ale
myślę, że to by się stało i myślę, że ta walka, wbrew temu, że obaj mają mnóstwo nokautów, skończyłaby się na punkty. Teraz mnie zaskoczyłeś bardzo, bo chyba jesteś fanem Króla Cyganów, co? Chyba tam na Instagramie śledzisz te jego wszystkie filmiki, wybryki, co? Znaczy generalnie to jest trochę wybryk natury, to jest też pięściarz, który, tak jak on mówi, że rodzi się raz na milion lat, że te jego wszystkie powiedzonka, tak, że żaden człowiek zrodzony z kobiety go nie pokona, no to wszystko gdzieś też buduje naprawdę taką fajną postać. To jak on się rusza, no to czym on pokonał Władimira Kliczkę? Kliczko przez wiele lat bazował na tym, że na tych dobrze wyszkolonych fizycznie, ale małych, ciężkich, on był po prostu za duży, a na tych dużych on był zbyt dobrze skoordynowany, bo gdzieś wszyscy mówili, że on się rusza jak z kategorii półciężkiej, a tu nagle wyskakuje gość, który się rusza jak z kategorii średniej, ma niesamowite szybkie ręce, szybkie nogi. I jestem ogromnym fanem talentu Tysona Fury'ego. Gdzieś z przerażeniem patrzę na te czasami jego filmiki na Instagramie i na te wieści, które dochodzą z brytyjskiej prasy, bo to najczęściej w ostatnich 2 latach nie ma nic wspólnego ze sportem, ale trochę nie wierzę w to, że on dalej wróci na ring, ale trzymam kciuki, żeby tak się stało. Miejmy nadzieję, że Gypsy King wróci, wtedy będzie ciekawiej, będzie się działo i kto wie, może kolejne wielkie walki, a temu kibicujemy.